Może tak tytułem wstępu. Ja się nazywam Zbyszek Braniecki i ja pracuję z tamtym oto panem nad projektem Mozilla, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o czymś zupełnie innym. O takiej zajawce, którą ja złapałem parę miesięcy temu, która wydaje mi się bardzo ciekawa jako uzupełnienie do czegokolwiek robicie w swoim życiu. Ja generalnie robię dwie rzeczy głównie. Pracuję gdzieś tam na skraju informatyki i socjologii na Mozilla oraz programu sporty walki. To są takie dwie rzeczy, które robię. Każdy ma jakieś takie dwie rzeczy, które robię. Jakieś praca, szkoła, coś tam. I gdzieś w moim życiu pojawił się taki trzeci pomysł, który nazywa się Ultimate Frisbee. I jest to sport, który powstał bardzo, bardzo niedawno. Powstał tak naprawdę ze 3 lata temu dopiero. W Polsce pojawił się może 2 lata temu i dopiero zaczyna się rozwijać. Wydaje mi się, że jest niesamowicie ciekawa społeczność, która rozwija się w Polsce. I o niej chciałem wam troszeczkę opowiedzieć oraz zachęcić was do spróbowania. Mam nadzieję, że to jakoś zadziała. Więc na czym to polega? Polega to na tym, że mamy taki dysk. Tak wygląda ten dysk. Jak go podam, sobie patrzcie na niego. To jest bardzo podobny dysk do tego dysku, który się rzuca pieską. Tam wszyscy znamy, że jak ktoś patrzy na taki dysk, a się nie zna, to zazwyczaj mówi, o, to się tam z psami chodzi do parku. I faktycznie mamy drużynę Uwaga Zły Pies, która czasem nawet wygrywa Mistrzostwa Polski. Ale tak naprawdę gramy, ten dysk jest troszeczkę inny. On ma dość specyficzne rozmiary, dokładnie tam ma 27 cm, waga 185 gramów, jakaś tam giętkość, elastyczność. Jest lżejszy, tak. I bardzo ładnie fruwa. Ultimate Frisbee powstało, jak wiele nowoczesnych sportów w Stanach Zjednoczonych. I powstało z takiej regularnej zabawy polegającej na tym, że spotykamy się i do siebie rzucamy, tak? Widzieliście na pewno ludzi w parku, którzy sobie chodzą i rzucają do siebie. To zaraz o tym powiem. I jakby z tego wyszliśmy w kierunku sportu zespołowego. Ponieważ powstało w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście musi mieć coś wspólnego z futbolem amerykańskim i faktycznie ma. W wersji podstawowej Ultimate Frisbee rozgrywane jest na boisku, które wygląda bardzo podobnie do boiska piłkarskiego, tylko węższym. Na końcu mamy dwie zony, tak zwane. Zony działają dokładnie tak samo jak w rugby czy futbolu amerykańskim, czyli to tam trzeba wpaść z tym dyskiem. Natomiast wszystko na środku to jest gra. I tutaj z kolei mamy blend między koszykówką a futbolem amerykańskim, czyli zasada jest taka, że kiedy mam dysk w ręku, nie mogę z nim biegać. Gramy 7 na 7, 7 osób na 7 osób. Co ciekawe, ta gra wśród 10 swoich zasad, i zaraz będę o tym mówił trochę więcej, zasada pierwsza jest zasadą, że ma być fajnie. Mamy się dobrze bawić. I z tego wynikają pewne daleko idące konsekwencje. Ta reguła nazywa się spiritem w tej grze, czyli takim uduchowieniem tej gry. I założenie jest takie, że nie ma sędziów. W tej grze nie istnieją sędziowie. W tej grze wszyscy między sobą dogadujemy wszystko, co się ma dziać. Jedną z ważniejszych reguł w tej grze jest to, że musi być miło dla drugiej drużyny. To znaczy, w momencie, kiedy rozgrywamy mecz, na końcu meczu oceniamy, jak nam się grało z tą drugą drużyną. Czy się fajnie zachowywali, czy byli weseli, czy kiedy były jakieś faule, jeśli to się przyznawali do tych fauli, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, więc tak, mamy 7 osób na 7 osób. Wychodzimy na boisko i zaczynamy do siebie rzucać. Ja rzucam do mojego kolegi i w momencie, kiedy on złapie ten dysk, to nie może z nim biegać. Ma tylko tak zwaną nogę pivotową, może się tylko obracać i musi nim rzucić. Natomiast wszyscy pozostali na boisku starają się jak najszybciej przemieszczać, aby znaleźć sobie pozycję wolną do podania do następnej osoby. W ten sposób krok po kroku staramy się podejść jak najbliżej tej zony. I w momencie, kiedy ktoś złapie dysk w zonie przeciwnika, zdobywamy punkt. Tak jak mówię, gra nie posiada sędziego i wydaje mi się, że to jest bardzo unikalna rzecz, która cechuje wiele nowych gier, nowych, takich nowszych pomysłów na sporty. I cała rozgrywka, ponieważ nie posiada sędziego, a jeszcze jedną ważną cechą jest to, że jest bezdotykowy. Znaczy nie dotykamy się. I nie istnieje, jeżeli ja i przeciwnik znajdujemy się blisko siebie, to nie możemy się dotknąć i obie strony mają walczyć o to, aby nie nastąpił ten kontakt fizyczny. Dzięki czemu można grać między płciami. To tak zwane drużyny miksowe i większość turniejów jest obopłciowa, że tak to nazwę, czyli wręcz wymiksowana. I dzięki temu z kolei jest dużo fajniejszy klimat, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, jeżeli uprawiacie jakieś sporty, zazwyczaj jest tak, że jak same kobiety grają, to agresja jest niesamowita. To można zobaczyć na przykład w piłce nożnej kobiet. To jest niesamowity poziom agresji, dużo przekraczający to, co robią faceci. Ja na Mistrzostwach Świata widziałem dziewczynę, która... W piłce nożnej widziałem dziewczynę, która złapała drugą za warkę i ściągnęła na ziemię.
Wydaje mi się, że to już jakiś absurd totalny, ale faktycznie kobiety, kiedy grają same, są bardzo agresywne. Faceci, kiedy grają sami, również są agresywni. Natomiast w momencie, kiedy gramy jakimś takim blendem, to jest tutaj dużo, dużo mniej tego napięcia i agresji. Jest dużo weselej. Tutaj mamy przykład jakiejś sytuacji. To jest dziewczyna, która w tym momencie posiada dysk. To jest jej obrończyni. Ponieważ zazwyczaj taką podstawową strategią jest obrona 1-1, czyli każdy zawodnik ma swojego obrońcę. W efekcie gra jest bardzo, bardzo atletyczna. Niesamowicie dużo się biega. Przez całą grę, gra trwa na przykład 25 minut, albo 30, albo godzinę, przez całą godzinę biegamy. W momencie, kiedy nie mamy dysku, to jest jeszcze jedna motywacja, żeby dostać ten dysk, bo to jest chwila odpoczynku, wtedy nie biegniemy, tylko podajemy. Wszyscy poza tym cały czas biegają. I dla mnie jest to bardzo ciekawe uzupełnienie sportowe, ponieważ te sporty walki, które uprawiam, mieszane, one mają bardzo, bardzo duże nastawienie siłowe, natomiast tutaj mamy wyłącznie nastawienie atletyczne. Jest to pomieszanie czegoś w rodzaju biegania przez płotki, z piłką nożną, koszykówką, jeżeli chodzi o bieganie i tak dalej. Więc bardzo, bardzo fajny sport, jeżeli chodzi o takie rozwijanie kondycji i zdolności do biegania. Tutaj mamy inny przykład. Kolega właśnie rzuca dyskiem, obrońca próbuje mu to jakoś zablokować. I pozostali oczywiście biegną za dyskiem. To są tak zwane layouty, to jest jedna z bardziej efektownych rzeczy w tej grze. No jeżeli dysk leci, a ja jestem jeszcze trochę od niego za daleko, to próbuję go złapać rzucając się. Jest to oczywiście legalne. Podstawowym formułowaniem jest coś takiego, czyli taki chwyt płaski. No i tak, i ten sport w Polsce się zaczął rozwijać jakieś 2 lata temu. Istnieje liga zimowa i letnia, zresztą o tym mówił. Zaczął się rozwijać w bardzo fajny sposób. W Warszawie istnieje już chyba 15 drużyn, które grają, seniorskich. Do tego są oczywiście drużyny juniorskie. Ale tak jak mówię, ten podział wiekowy nie jest aż tak ważny, bo ponieważ nie ma kontaktu fizycznego, to nie wiem, budowa ciała nie gra tutaj żadnej roli. Właściwie wyłącznie co się liczy, to jest fan i zabawa, bo nawet nie trzeba szybko biegać. Ważne, żeby cały czas biegać, żeby być w ruchu. Natomiast czy szybko się biega? To nie jest ważne. Technika rzutu jest na samym początku bardzo ważna. Mamy 2 podstawowe rzuty, mamy tak zwany rzut backhandowy i mamy rzut forehandowy, ale potem tego się uczysz przez pierwsze 2 miesiące czy pierwszy miesiąc i potem tak naprawdę to, czy rzucasz świetnie, czy nie, jest mniej ważne. Oczywiście jeśli na jakimś bardzo wysokim poziomie cudownie jest, jeżeli potrafisz przez całe boisko piłkarskie rzucić idealnie, żeby ktoś złapał, ale tak naprawdę rzadko to się zdarza na niższym poziomie. Na wysokim to już się zdarza, jak obejrzymy sobie jakiś mecz Mistrzostw Świata, no to tam ci najlepsi faceci, bo tam kobiety potrafią rzucać niesamowite odległości. Ale zazwyczaj podajemy dość blisko, tak zwane push pasy, ktoś mi przebiega, ja tutaj wybiegam i podaję. Więc ta technika tak naprawdę bardzo szybko przychodzi. To, co jest potem, to jest tak naprawdę już zabawa na inteligencję i przestrzenną. Bo ja biegnę, mam wokół siebie 7 innych osób, gdzie się ustawić, żebym na czysto dostał ten dysk i mógł go rzucić dalej. To jest bardzo fajny element, ponieważ cały czas trzeba myśleć w tej grze. No i tak, jak ja mówiłem, najważniejszy jest w tej grze Spirit, więc ja mogę powiedzieć moje doświadczenia, grałem na razie w 2 kolejkach Ligi Zimowej, o czym zaraz powiem. I strasznie spodobało mi się to, że jest to sport, gdzie na koniec meczu drużyny 2 schodzą się, spotykają się gdzieś poza boiskiem i rozmawiają o tym, jak przebiegał mecz. Kapitanowie drużyn wymieniają się doświadczeniami, mówią, słuchajcie, graliście fajnie, ale wydaje mi się, że trochę za agresywnie, dziękujemy wam za grę, przykro nam, że nie udało nam się postawić wam tak trudnych warunków i mieliście trochę za łatwo i tego typu zdania. Po czym każda drużyna stara się okazać szacunek drugiej drużynie poprzez zawołanie ich nazwy w jakiś śmieszny sposób. Przed meczem wszyscy, obie drużyny spotykamy się i łapiemy dysk z okrzykami. To jest Ring of Friendship, który występuje po każdym meczu i podziękowanie za wspólną grę. To gdzieś chyba ze Stanów. To jest omówienie właśnie tego, jak wyglądał mecz. Widzimy tutaj zawodników z każdej drużyny siedzących naprzeciwko siebie, znaczy naprzemiennie. I generalnie to, że jest tak dużo luzu i tak wesoło na meczach i na lidze, powoduje, że jest to sport zupełnie inny od wszystkich, które znam. Ta rywalizacja zupełnie co innego znaczy. Bo to nie jest rywalizacja z moim przeciwnikiem, to jest tak naprawdę rywalizacja z moim znajomym, z moimi kolegami, z moimi przyjaciółmi, ponieważ spotykamy się z chwilą na turnieje. I wydaje mi się, że bardzo, bardzo, bardzo fajny klimat się wytworzył także dzięki temu, że właśnie nie ma sędziów, nie ma pieniędzy, nie ma spinki, nie ma ambicji, nie ma... No jakby nie ma nacisku na to, żeby był wynik. Ważniejsze znacznie jest to, żeby się dobrze bawić. W zimie, ponieważ nie fajnie się gra na dworze przy minus 30, fajnie się wychodzi na demonstrację przeciwko akta, natomiast nie fajnie się gra o frisbee, gramy na hali. I to są jeszcze 2 wersje frisbee. To jest wersja indoorowa tak zwana. Tutaj gramy na hali, tak graliśmy teraz przez całą zimę. To jest mniejsze boisko, 5 osób, krótsze mecze. Troszeczkę inne zasady, ale tak naprawdę bardzo, bardzo podobnie się gra. Jest trochę łatwiej, bo nie ma wiatru. I nagle się okazuje, że ten dysk lata dokładnie tak, jak bym chciał, bo
bo to już tylko moja technika zależy, a przy wietrze jest jeszcze trochę trudniej. Natomiast jest wersja ulubiona przez wszystkich, mianowicie plażowa. I wszyscy przez cały rok trenują i przygotowują się na tysiące turniejów, które dodają się w zimie, w czasie wakacji. I wtedy się zbieramy na plażach, na przykład w tym roku będzie w Ustce, będzie w Gdyni, będzie w Gdańsku, w Kołobrzegu i gramy na piasku, gdzie jest oczywiście cudownie, bo można się przewracać, nic się nie dzieje, fajnie, słoneczko przebiega i tak dalej. Więc to jest chyba taka nagroda za cały rok treningów i pracy w zespole. Na samym końcu jedziemy sobie na te turnieje wakacyjne, ale tych turniejów jest trochę więcej. To cały czas jest plaża. Turniejów jest trochę więcej i jeden z nich odbywa się dokładnie w tą sobotę. Mianowicie zamykamy ligę. Liga zimowa kończy się w tę sobotę na arenie Ursynów, warszawska. Na arenie Ursynów od godziny 16 do godziny 22. Jeżeli komuś z Was spodobał się ten pomysł z tym dyskiem i z tymi ludźmi, z tym rzucaniem, to serdecznie Was zapraszam, żebyście wpadli, ponieważ będzie można sobie pobawić się dyskiem. Będą ludzie, którzy będą Was uczyć tych podstawowych rzutów. Będzie można zapisać się do jakiejś drużyny na treningi. I będzie można zobaczyć, jak generalnie grają najlepsi w Warszawie, bo o godzinie 21 był finał. Więc Arena Ursynów, ta sobota, od godziny 16 do 22 serdecznie zapraszam. A już tydzień później jest w Kraśniku Mistrzostwa Polski, gdzie będą grać najlepsi. To będzie streamowane online na frisbee.pl. Zapraszam, aby sobie to zobaczyć. No ale jeszcze raz, Arena Ursynów. Jeżeli kogoś zainteresowało, to wydaje mi się, że warto wpaść i poznać taki bardzo oryginalny i pozytywną społeczność ludzi wokół siebie. Dziękuję bardzo.